¿Será cierto que el secreto de la felicidad? Czy to prawda, że aby być szczęśliwym, trzeba lubić to, co się robi, a nie odwrotnie? Almo, minęło sporo czasu, odkąd ty... Z czego się śmiejesz? Przepraszam, nie mogłem znaleźć parkingu. Franco, przedstawiam ci profesora Reverte. A to jest Colucci. Miło mi. Colucci. Krewny mi Colucci? Jestem jej ojcem. Umówiliśmy się na spotkanie w cztery oczy. Jestem jej prawnikiem. Znamy się od lat. Może pan śmiało mówić, prawda? Tak. Ufamy sobie jak nikomu na świecie. W tych warunkach nic nie powiem. Chciałeś się ze mną spotkać, to pewnie masz coś ważnego do powiedzenia. Jak naprawdę zechcesz poznać prawdę, daj mi znać. Żegnam. Nie odchodź, Reverte. Poszedł. Tak. Jestem wściekła, bo on mi nie wierzy. Skąd ten upór? Przecież nie jest głupi. Wiem, ale Luján go omamiła. W takim razie to mięczak. Przysięgam, Luciano istnieje. Jeśli ci nie wierzy, nic na to nie poradzisz. Luciano? Ciągle powtarzasz to imię. Nie, to jest Luciano. Luciano! Luciano, chodź tu. Oye, ¿cómo estás, eh? Jak się masz? Cześć. ¿No has visto la Luján? Nie widziałeś Luján? Była tu przed chwilą. Zaprowadzę cię do niej. Fajnie, dzięki. Wróciłam z Paryża i wszyscy gadają do mnie po francusku. Jak mam mówić do tego chłopaka? Tylko francuski. Wszystko inne zapomniałam. Celi, jest tragicznie. Miguel wciąż wspomina o Sabrinie. Nie mówił ci, że robi to dla Jacka? Ale nie musi jej wychwalać, jakby była doskonała. Ona nie dorasta ci do pięt. Jesteś tysiąc razy fajniejsza. Naprawdę? Nie mówisz tak, bo się przyjaźnimy? Nie, bardzo cię kocham i strasznie tęskniłam. Ja też. Celi, muszę z tobą pogadać. Mogłabyś na chwilę to zostawić? Może pogadamy we trzy? Nie. Nie ma sprawy. To będzie tak, jakbyś mówiła do siebie, bo ja tu nikogo nie widzę. Ha. Widzisz, jak mnie traktuje? Co się stało? Nic takiego. Po prostu bardzo za tobą tęsknię. Ja za tobą też, ale zrozum mnie. Ja właśnie wróciła z Paryża i muszę z nią pobyć. Nie płacz. Odkąd przyjechała, nie zwracasz na mnie uwagi. Byłyśmy przyjaciółkami. Nie płacz. Nie zauważasz mnie. Weź się w garść. Przechodziłam przez to, co ty teraz. Jest strasznie, gdy człowieka ignorują. Uspokój się. Bardzo cię kocham i będę przy tobie. Celi? Tak? Co ona powiedziała o cheerleaderkach? Nic jej nie mówiłam. Jak to? ¿Cómo que no le has platicado?
Zapomniałam. Powiem jej później. Wyluzuj. Cześć, Teo. Grasz? Tak. Chciałam ci przedstawić Luciano. Co słychać? To ty chodzisz z Jose? Simon? Tak, a co? Masz jakiś problem? Nie, wszystko w porządku. Teraz zaprowadzę cię do Luciano. Co robisz? Zabieraj ten papier. Pełno tu idiotów. Jose, masz gościa. Cześć. Uważaj. Cześć. Jak się masz? Dobrze, a ty? Idę już. Jose, właśnie przedstawiłam go Teo. Wpadłaś. Pa. W moich getrach. Przyszedłem po kasę. Teo cię widział? Idę po pieniądze. Zaraz wróci i wszystko załatwimy. Dobrze. Albo dobrze udajesz, albo jestem durniem. Teo, zaczekaj. Co robisz w tym cyrku? O co ci chodzi? Przecież ty tu nie pasujesz. Płaczesz. Co jest grane? Nic. Zaraz powiesz, że coś ci wpadło do oka, tak? Nie wierzę w te bajki. Widzę, że płaczesz. W czym problem? Co się dzieje? To przeze mnie. Wyciąłem jej brzydki numer. Wybaczysz mi? Jak miło. Skąd wiesz, że jestem inna? To widać na kilometr. W twoim sposobie poruszania się i mówienia. Cześć, prostaczko. Nie masz z nimi nic wspólnego. Nie zauważyłaś? Tak. Ale jest fajnie. Jak mogłaś się zakochać w tym picusiu? Tym, co tu był przed chwilą? Nic mnie z nim nie łączy. Nie umiesz kłamać. Luchan? Twoja kasa. Teraz jesteśmy kwita. Proszę. Dzięki za wszystko. To ja dziękuję. Jak będziesz jeszcze czegoś potrzebować? Wiesz, gdzie mnie szukać. Jasne. Do zobaczenia. Jasne. Wyjście jest tam. Trzymaj się. Coś przegapiłam? Dzieje się ze mną coś dziwnego. Jak z nim rozmawiałam, przypomnieli mi się koledzy z dzieciństwa. Wybiłaś sobie z głowy Teo, czy nie? Wreszcie cię znalazłam. Hilda cię szuka. Co? Szybciej. Tylko nie to. Kara za nieczyste myśli.